Cześć, mamy sobotę 8 czerwca. Co my tu mamy? Szpilkę wyjętą. Jeździłem tutaj na miejscu, za bardzo nie można takiej kupić. Tą piastę muszę wyjąć, bo mi się tutaj, kochani, trochę umieliło. Koło miałem poluzowane. Dlaczego miałem koło poluzowane? Bo się poluzowało i nie zauważyłem tego w porę. I taka to historia, no. Tak to bywa czasami. No i tutaj chodziło, jedną szpilkę ułamało. Tutaj piasty trochę poharatało. No i tak to się skończyło. W każdym razie trzeba wymienić szpilki, trzeba zdjąć piastę i trzeba ją zawieźć do regeneracji. Z tego, co widzę po felce, to felga chyba jest twardsza. Tak. Feldze nie widać, żeby było wymielone. Tylko farba zeszła. Tutaj ewidentnie widać zdarty. No, felga była twardsza i wymieliło tamto. To dobrze, bo ta felga jest trochę większa. I ciężko by było taką dostać. Wezmę suwmiarkę, siadam do internetu i patrzę, co tu można zamówić. Ktoś mi ostatnio zarzucił, że suwmiarki nie używam. Używam, no ale to, że na kamerze tego nie ma, no to... To nie znaczy, że ten, że nie używam, bo chodziło o te koła. O te koła, co wbijałem na oś w gardzieli. Po prostu z tego nic nie wynikało, nie? Na suwmiarce pokazywało praktycznie to samo, nie? A jednak to jakaś taka bardzo mała różnica wyszła, że klin nie wchodził. No ale nieważne. Dobra, sprawa wygląda tak, że ni hu hu nie mogę dorwać szpilek do tego. Ciekawy smar się trzyma. Zdaje się, że tu nikt rączek jeszcze nie pchał przede mną. Tak to wygląda na oryginalne. Zresztą po co miał tu ktoś pchać rączki? Jak to tylko ja nie zauważyłem, że mam koło niedokręcone i się zjechało, ale to takim fartem wyszło, że to się nic nie stało, nic grubszego, że dojechałem, tak? I tylko trochę piasta wybita, bo tu... Ale by był. Ale skoro ludzie piasty kupują, to chyba zdarzają się takie przypadki, co? Kto piastę całą kupuje do takiego kombajnu? Po co? Z jakiego powodu? Jak koło nie odpadnie i się nie zepsuje, to chyba nie ma sensu, co? Czy ktoś sobie taką aby na półkę położyć? Boże, skumajcie to. Zobaczcie, jakie to jest pęknięcie, nie? Ja już mówię, kurde, znowu coś jest rozwalone, a tu normalnie. Wkładam sobie śrubokręcik. I... Okazuje się, że to towot. Ale autentycznie to wygląda jak taki pęknięty metal w środku, jakby coś tu właśnie było na nic. Na razie tak zabezpieczyłem, ale wezmę jeszcze jakąś folię. I to folią zabezpieczę, jakby gdzieś chciał deszcz popadać, to tak trochę nie bardzo, ale tutaj mówię, biorę teraz to, muszę w prasę wsadzić, a ten siłownik jest od prasy i ten niebieski, a nie, to w dobrą stronę będzie wychodzić, dobra, czyli to wsadzę w prasę, już myślałem, że nie wsadzę tego w prasę. O, nawet tu się trzyma. Ja to przesunę. O, balec. Dobra. Pójdzie. Na luźno wychodzi. Nie chcę stwarzać problemów. Bo myślałem, że tak strzeli, że puch będzie. No i wyszło.
Dobra, git. Luz bluz, spryt liś. No i takie rzeczy się przydają. To jest, przypominam, że to jest część siłownika z Forsza, którego musiałem niestety właśnie kupić tą nową część. Dobra, trzeba to wyczyścić. Wezmę tu szczotkę. Czyścimy i jedziemy. Mamy już tutaj naspawane dookoła. Trochę grubo wyszło. No ale co zrobisz? Stoczysz. Teraz o co chodzi z tym łożyskiem? Ano. To jest łożysko wyjęte. Stare. Ono się rozleciało. Jest do wymiany. Wałki ma poszczypane. No i ja mówię, o, nie chcę mi się tego wyciągać, bo tu dużo roboty, pewnie ciężko będzie wychodzić. Jak się później okazało, praktycznie palcami wyszło z tej osi. No ale nic. Mój brat mówi, to nie wiesz co się robi? Wziął suwmiarkę i tak, tu zmierzył, tam zmierzył. Trzeci wymiar z piasty, przyłożył suwmiarkę 84. A łożysko siedzi, jest zatoczenie tutaj na 82. 2 mm za duże łożysko. W końcu mam dobre łożysko. I muszę tutaj piastę wyczyścić. Włożyć łożysko. I powoli składać szybkim tempem. Więc nie wiem, czy to już minęło ze 2 tygodnie. Może i lepiej, ze 3. Jak zdjąłem tą piastę i miało być chwilę. Dzisiaj właśnie doszły mi szpilki. Co my tutaj mamy? Jakieś finansowanie fabryczne, CNH. Tu jakiś kombajn. Co to za kombajn? TC. TC. To mniejszy. Dobra, mamy to. Mamy to, co powinniśmy mieć. Postanowiłem wstrzymać się jeszcze jeden dzień z założeniem tej piasty. Bo właśnie wczoraj jeszcze wprasowywałem tutaj te szpilki na miejsce. I jakby to powiedzieć, mogłem już zakładać tą piastę, ale stwierdziłem, że zadzwonię do nich, do Rolmaxu i zapytam, czy doszły właśnie kolejne szpilki. Okazało się, że tak, że samo doszły i że jeszcze wczoraj wyślą i dzisiaj już mam. Więc łatwiej mi będzie wprasować to na prasie, niż wbijać to później młotem na piaście. Łożysko też już wymienione. Nie wiem, czy wcześniej mówiłem. Też z łożyskiem był problem. Źle zmierzyliśmy. To już chyba wcześniej mówiłem. No i tak to się zaciągnęło. No i jak już tyle się zaciągnęło, a dzisiaj w pole nie trzeba jechać jeszcze na szczęście, to sobie właśnie tak postanowiłem, że to zostawię. Dobra, tu mam przygotowane stanowisko do wprasowania. A że jestem sam, to nie będę nagrywał, tylko sobie to wprasuję i widzimy się później. Muszę to jakoś złapać, może drucikiem tu złapię. Okay. Tu złapię jakimś drucikiem i napcham w środek smaru. O. Dobra, nie jest idealnie, ale jest. Dobra, trzyma się. No tak sobie fajnie łożysko zabezpieczyłem, żeby mi tu nic nie wleciało, nic nie wyleciało. Smar. Tyle smaru. Nie no, wypadałoby teraz to łożysko wyczyścić. No i podkładka. A.
Wydałoby to łożysko teraz wyczyścić, bo w tym smarze to nie wiadomo co jest. W sumie. Tak by trzeba było zrobić. Miałem to złożyć na starym smarze, bo już mówię, ale... Ale zrezygnuję z tego pomysłu. Wiecie co? Powiem wam tak, ja nie bardzo lubię takie rzeczy robić, co teraz, nie? Łożyska ze smaru czyścić. Nie lubię towotu smaru na rękach. Po prostu nie lubię, nie? I żeby tutaj nie było zaraz, że a co ty sobie, to trzeba było sobie do biura pójść, nie? Tam nie ma smarów. To nie o to chodzi, nie? Po prostu robię to, ale nie przepadam za tym. Zdaję sobie z tego sprawę, że ta robota tego wymaga. Szczególnie przy kombajnie, gdzie kombajn praktycznie smarujesz codziennie, nie? Ale nie lubię towotu, no i tyle, no nic na to nie poradzę. Godzę się z tym, że tak musi być, ale po prostu jest to dla mnie nieprzyjemne. To łożysko ładne, ale to widać było wcześniej, nie? Bo tak przyjrzałem się mu. Dobra, składamy to na nowy smar, no nie będziemy dziadować już bez przesady. W tym starym smarze może jakieś drobinki wałków mogłyby być, żeby mi nowego łożyska nie poharatały. Dobra, siedzi. Łożysko siedzi. Daddy's finger, where are you? In mommy's butthole. Chyba tak. Jak jeszcze o jeden przekręcę, to... Może... Sprawdźmy. Jak to się toczy. Nie, dobrze się toczy. Dobra, to tak trzeba zrobić. Jedna nakrętka musi pojechać jeszcze, żeby gwint. Może pojadę do pana Andrzeja. O, to jest dobre. Jednej nakrętki na razie nie zakręcam, bo ma trochę gwint zakaleczony i trzeba go poprawić. Nie mam takiego gwintownika. Pojadę do znajomego i tam mi to ogarnie. Teraz ciasno wchodzi na piast. I tak ma być. To ma się trzymać. O kurde to. Śruby tylko trochę trzymają.
żeby z piasty nie spadło. A tu mi się poluzowało właśnie. Kurczę, nie zauważyłem w porę. I mi trochę tutaj narobiło kłopotu. Najgorsze jest to, że mam klucz, który się nie mieści. Ojejku, to jeszcze to. A idźcie wy, nie powiem co. Jeszcze muszę kupić przedłużkę na sadkę 27, bo tu nie wejdzie. Takie coś mnie najbardziej irytuje. Bo nie lubię, jak taka robota jest niezrobiona od A do Z, nie? Tylko gdzieś zawsze jakiś problem. I to taki głupi problem. A to klucza nie ma, a to tego nie ma. A to śruby, a to szpilki, a to... I później tak dziwnie to wszystko wychodzi. Dobra, ja to przyłapałem oczywiście, tylko tak o, ten klucz muszę kupić. Muszę przedłużkę kupić na 3/4 cala. Przedłużkę na 3/4. Dobra, na tym skończymy. Nie mam jednej nakrętki założonej, ale ją zaraz pojadę poprawię, bo już się zaczyna robić gorąco, to jadę na przerwę. No i muszę ten klucz gdzieś nabyć. Jak dzisiaj go nie kupię w sklepie stacjonarnym, to poszukam w necie, bo pewnie tu będzie duża różnica w cenie. Tutaj w Parczewie jest raczej drogo. Tak to, takie to miasto, że tutaj dużo rzeczy dużo kosztuje. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego i cześć.